Pomysł tak naprawdę wziął się z takiego obywatelskiego myślenia o mieście. Często to podkreślamy i używamy takiego hasła obywatelskie Opole w tych wszystkich działaniach aktywizujących mieszkańców, mieszkanki, w tej komunikacji miasta z mieszkańcami. Ważny jest dialog, ważna jest taka forma oficjalnych konsultacji, ale też rad, różnego rodzaju rad, miejsc, w których osoby na co dzień zajmujące się daną tematyką rozmawiają, dyskutują, debatują, czasem się spierają. Rada też nie jest podmiotem, który będzie wydawał decyzje, który może załatwić jakąś sprawę, czy może zmienić tok wydarzeń, ale może podpowiedzieć. A tak jak prezydent dzisiaj mówił, ta podpowiedź, ta porada, mimo że nie jest jakby jakimś aktem wykonawczym, ona często jest najważniejsza, tak? Bo od tego trzeba zacząć, od dobrego pomysłu, od odpowiednio przekazanej informacji czy sugestii, żeby mogła być decyzja. Kobiety wiele wnoszą do życia, mają oryginalne pomysły, mają swoje potrzeby. Widać to było w ostatnich latach, kiedy ich głos nie zawsze był wysłuchiwany w sposób taki wystarczający, mam tu na myśli strajki kobiet, które obserwowaliśmy, ale wiele różnych doświadczeń z ostatnich lat pokazuje, że warto dać kobietom realizować różne potrzeby, pomysły, słuchać ich. Rady kobiet rzeczywiście konstytuują się w wielu miejscach, w wielu miastach i zgodzę się z tą opinią, że gdzieś nadrabiamy czas, staramy się, by właśnie Rada Kobiet powstała, czy już właściwie powstała w Opolu. Staramy się o to, by głos kobiet był silniejszy, widoczniejszy i te potrzeby kobiet były artykułowane. Reprezentujemy bardzo różnorodne środowiska, więc na pewno będzie bardzo miło się poznać najpierw, zobaczyć, jakie problemy chciałybyśmy uwypuklić, bo dla każdej z nas to jest nowość i na pewno znajdziemy mnóstwo punktów i przestrzeni, nad którymi będzie warto pracować, od jakichś takich formalnych po społeczne. Wybór był bardzo trudny, ponieważ kandydatki rzeczywiście w swoich opisach zawarły wiele walorów. Naszym takim podstawowym kluczem było to, żeby wybrać osoby, które będą reprezentowały różne środowiska, różne zawody, były w różnym wieku. Można powiedzieć, reprezentowały różne narody, bo też mamy kobiety ukraińskie. Tak, by to spektrum doświadczeń, ale też pomysłów, bo były artykułowane w tych opisach, no, było jak najszersze, żeby rzeczywiście ta reprezentacja była jak najszersza i żeby można było mówić o tej grupie jako najbardziej reprezentatywnej.